Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem nagrać audycję związaną z ostatnimi wydarzeniami, jeśli chodzi o zaginięcie łodzi podwodnej o nazwie Tytan. Tytan, łódź podwodna batyskaf, która zabrała na swój pokład pięciu ludzi, była to podróż miliarderów, żeby obejrzeć inny znany statek, który zatonął, czyli właśnie osławiony Titanic. Jednak na czym chciałbym się skupić w tej audycji? Na tej audycji chciałbym się skupić właśnie na tych elementach, takich powiedzmy może nie tajemniczych, ale takich ciekawych zbiegów okoliczności, ponieważ kanał nazywa się Olaf Jasnowic, i tutaj czasem pojawiają się SMS-y z zapisanymi przeze mnie snami czy poczuciami, które nierzadko się spełniają. Tak też w tym przypadku chciałbym się pochylić nad tym tematem właśnie w tym kontekście, właśnie w kontekście snów, poczuć i różnych prekognicji, które pojawiają się na tym kanale, a wcześniej jeszcze na kanale Jasnowidz Gdańska. Wszędzie macie linki, jakby co, to można to wszystko znaleźć. Ale zacznijmy od początku. Wczoraj poszedłem na spacer po południu, wieczorem, i zastanawiałem się, czy robić tak audycję o Titaniku, o Tytanie, tak bez przygotowania, bo ja osobiście lubię tą historię Titanika, i nawet w tym roku był remake filmu Titanic, i w 3D, w technologii 3D z moją córką poszedłem do kina, żeby sobie to jeszcze raz obejrzeć po 20 chyba czy 30 latach, bo już nie pamiętam, kiedy był ten pierwszy film, chyba w 97 roku. To poszedłem sobie na spacer, żeby troszkę odetchnąć i przewietrzyć umysł, i tak się zastanawiałem właśnie. Ja tak często sobie chodzę i czasem się modlę, a czasem tak po prostu jakby jestem z takimi myślami, właśnie tak sobie kontempluję, medytuję, właśnie myśląc sobie właśnie na spacerze, właśnie, no Panie Boże, czy robić tą audycję tak nieprzygotowany, czy nie robić. I tak się zastanawiałem, patrzyłem sobie na statki pływające, na to wszystko, aż w końcu zbliżałem się już, został mi tak mniej więcej kwadrans do dojścia do domu, bo takie kółeczko wokół Starówki sobie po prostu w Gdańsku robię, żeby przewietrzyć umysł, i idąc nad Motławą właśnie w końcu, słuchając w ogóle innej audycji, też w związku z Titanikiem, tak sobie zadałem sobie pytanie, właśnie idąc na spacerze, zadałem sobie pytanie w końcu: Panie Boże, to robić tę audycję? I w tym momencie, słuchajcie, spojrzałem i zobaczyłem dziób statku Sołdek, który jest w Gdańsku, i w tym samym momencie usłyszałem muzykę z filmu Titanic. Pokażę Wam to teraz. Muzykę będzie bardzo słabo słychać, ale generalnie to był ten moment. Od razu wziąłem smartfona, włączyłem, bo od razu to potraktowałem jako taki jakby znak, powiedzmy, że no tak, no jestem na dziobie właśnie statku Sołdek, i w tym momencie, jak tak sobie we wnętrzu jakby kontemplując, zadaję sobie pytanie: Panie Boże, to co? To robić tę audycję o tym Tytanie i tym Titaniku? I tych moich snach i poczuciach. I w tym momencie widzę dziób i słyszę muzyczkę z Titanica, więc uznałem, że tak, że robić, nie? Muzyka jeszcze dochodziła, ona była grana przez muzyka na skrzypcach po drugiej stronie wody właśnie, na której stał ten Sołdek, który bardzo mocno przypomina Titanica, więc uznałem to, że to jest takie, no bardzo ciekawy taki zbieg okoliczności, który mnie skłonił właśnie, że okej, to robić, robić. Dobra, to spójrzcie może na te 20 sekund właśnie tego momentu, kiedy właśnie postanowiłem, że zrobię ten filmik. Okej, okay, tak jak widzieliście, to taka pierwsza ciekawostka, kiedy postanowiłem, że zrobię tę audycję. No i w trakcie tego spaceru wróciłem do domu po 15 minutach i zacząłem się szykować do audycji, i muszę Wam zdradzić pewną tajemnicę, że ja w zasadzie tą audycję wczoraj nagrałem i zacząłem ją wgrywać, i byłem zmęczony, po prostu zasnąłem, wiecie, zasnąłem gdzieś tutaj jeszcze w ubraniach, przebudziłem się po 12 w nocy i
Stwierdziłem, że dobra, ta audycja była chyba za bardzo zmęczona, byłem za bardzo zmulony i stwierdziłem, że rano się obudzę, to rano szybciorkiem jeszcze raz nagram tą audycję i może jakoś lepiej wyjdzie, przynajmniej ja będę jakoś taki żywszy, a nie taki właśnie zmęczony w środku nocy. No i tyle właśnie. No i to właśnie zrobiłem, że tą audycję dzisiaj nagrywam. I o czym chciałbym Wam powiedzieć? Słuchajcie, właśnie o tym, co się ostatnio działo, czyli o tym statku Tytan. Może spójrzmy na parę zdjęć. No, to są akurat zdjęcia Titanica, to poznajecie. To jest ten dziób właśnie Titanica, a sołtka też bardzo podobnie wygląda. Kolory są te same. Barierka jest inna, ale ten. Tutaj mamy właśnie ten batyskaf, tą łódź podwodną o nazwie Tytan. I to jest niezwykle ciekawe, że nazwa tej firmy, która jakby tego milionera, miliardera, który właśnie budował sobie te łodzie, żeby odwiedzać sobie Titanica, to sama nazwa tej firmy to jest Ocean Gate, czyli brama oceanu, tak? Co różnie można byłoby tłumaczyć, bo brama to jak jesteśmy głęboko w oceanie, to brama oceanu, brama się kojarzy z czymś, co się otwiera, tak? A gdzieś tam na głębokościach raczej byśmy nie chcieli, żeby się otwierało. Rozumiem, że pewnie twórca tej nazwy chciał, że ta łódź staje się taką bramą oceanu, że możemy oglądać ten ocean, ale niestety tragedia się stała i nie tylko było oglądanie tego oceanu, ale też doświadczenie jego niszczycielskiej potęgi. Jak to miało miejsce w przypadku samego Titanica i jak to miało właśnie miejsce w przypadku Tytana. Co ciekawe, ta łódź Tytan nazywa się Tytan i ona też jest wykonana z tytanu. Było dużo tam technologii kosmicznych też jakby używanych, ale generalnie sama ta konstrukcja nie spełniała norm i była bardzo niebezpieczna. Było wiele ostrzeżeń. Tak samo jak w przypadku Titanica, Titanic miał wiele ostrzeżeń, tak samo też Tytan, zrobiony z tytanu, też właśnie miał wiele ostrzeżeń, właśnie jeśli chodzi o konstrukcję, że jest to bardzo niebezpieczne i może się to źle skończyć, aż w końcu to się źle skończyło też dla samego twórcy tej łodzi i też właściciela tej firmy Ocean Gate. To jest właśnie ten właściciel i ta łódź Tytan. To są śmiałkowie, którzy popłynęli na ten ostatni rejs tego Tytana. To jest ten właściciel firmy. To jest brytyjski milioner czy miliarder. Tu jest z kolei pakistański miliarder ze swoim synem 19-letnim. Tu jest taki doświadczony płetwonurek francuski, który był ekspertem od Titanica. No i ten właściciel firmy, jakby. Czyli generalnie niesamowite jest to, że jakby ludzie płacili, żeby tam popłynąć, płacili ćwierć miliona dolarów, 250 tysięcy dolarów, czyli milion złotych, żeby tam popłynąć. No ten pan wielokrotnie był tam przy wraku Titanica, był ekspertem od tego statku i tak się stało, że w końcu jego ciało samo tam też spoczęło, kilkaset metrów, chyba 500 metrów od Titanica. Może pójdźmy dalej. To jest samo miejsce, gdzie spoczywa i Titanic, i teraz też Tytan. Tu widzimy Amerykę Północną, tutaj Europę. I jak przybliżymy, to mniej więcej widzimy, w którym miejscu to jest, na jakiej wysokości, tak gdzieś mniej więcej od granicy Stanów i Kanady do Francji, właśnie na tej wysokości jest właśnie Titanic, który płynął właśnie z Anglii do Nowego Jorku. I teraz tutaj jeszcze zdjęcie samego Tytana, chyba w trakcie konstrukcji. O, i to jest ciekawa historia, słuchajcie. Tutaj mamy pana pisarza, pana Robertsona, który to jest pisarz, który, słuchajcie, już w XIX wieku, w 1898 roku napisał powieść, czy bardziej może nowelę, właśnie, która w zasadzie w większości ona jakby spełniła się jakby historią Titanica. To jest, bo jakby ten pan Robertson napisał właśnie powieść o wraku Tytana, tak? Tu wszędzie macie takie okładki właśnie tego Tytana. I o co chodzi? Jakby ten pan Robertson napisał taką niesamowitą powieść o parowcu właśnie, który płynie
Co prawda nie z Anglii do Nowego Jorku, tylko z Nowego Jorku właśnie do Anglii. I jest parowcem, tak, i wymiary się były bardzo podobne, liczba szalup, trzy śruby. Po prostu historia tego wymyślonego parowca w tej historii z 1898 roku, w zasadzie 14 lat później ona się ziściła prawdziwymi wydarzeniami w 1912 roku w nocy z 14 na 15 kwietnia, kiedy zatonął właśnie Titanic. I to jest niesamowite właśnie, że tam też również w tej historii w nocy on uderza w górę lodową, tonie i po prostu wielu ludzi jakby widzi to w taki sposób, że to było takie ostrzeżenie, że ta powieść, gdzieś ten pisarz też może doznał jakiegoś natchnienia, może coś jakby poczuł i w wyniku tego natchnienia napisał tą powieść, że to mogło być takie pierwsze ostrzeżenie dla ludzi, którzy później, 14 lat później, wsiedli na Titanic. Ja się zastanawiałem też nad taką rzeczą, słuchajcie, że często mówi się, że tak też ksiądz dr Paweł Burzyński mówił właśnie, że 7 lat w Bożym kalendarzu jest jakby ważne, że często to się przewija właśnie też w proroctwach ze Starego Testamentu i też dotyczy się naszych czasów i naszych lat teraz tutaj, czyli wielkiego ucisku i końca czasów ostatecznych, tuż przed przyjściem Pana Jezusa. W sensie mówię zgodnie z moją wiarą, bo ktoś może jest ateistą, ale to tak mówię, że ja tak postrzegam. I 7 lat właśnie jest takie jakby znamienne. I ja tak się zastanawiałam właśnie, jak to jest, że powieść o Tytanie, o parowcu Tytan, który poszedł na dno, jeżeli miałaby być ostrzeżeniem, to bym pomyślał sobie, że to raczej bym powiedział, że ona powinna być 7 lat wcześniej napisana i po 7 latach właśnie Titanic by zatonął. I słuchajcie, odkryłem przypadkiem, że właśnie jak 14 lat wcześniej ten pan napisał tą powieść, tak, o Tytanie, który zatonął, to słuchajcie, między właśnie 1898 rokiem, między napisaniem tej powieści, a 1912 rokiem, kiedy zatonął Titanic, to właśnie w połowie tego okresu mniej więcej miało miejsce jeszcze inne zdarzenie. To inny statek o nazwie Republika, który właśnie należał do tej samej linii, która zbudowała i była właścicielem Titanica, to po mniej więcej 7 latach inny parowiec tej firmy też miał wypadek, tylko wedle źródeł w jednym miejscu znalazłem, że tam nikt nie zginął, a w innym, że zginęło 6 osób. No ale to generalnie bardzo mało, bo tam też wchodziło ponad 1000 pasażerów. I to jest niesamowite, czyli można byłoby to potraktować jako, że były dwa ostrzeżenia wcześniej, tak? Czyli najpierw jakiś pisarz doznał jakiegoś natchnienia, napisał powieść, wręcz identyczną jak historia prawdziwego Titanica. Potem po 7 latach dochodzi do wypadku pewnego parowca na Atlantyku, ale wszystko kończy się dobrze, albo nikt nie zginął, albo 6 osób zginęło. To jest parowiec Republika, jak chcecie, to sprawdźcie. Tu bym chciał też powiedzieć, że tak nie czepiajcie się tych wszystkich faktów mocno, bo ja nie jestem ekspertem, ja tylko staram się jakby ze strony jakby tych poczuć, tych jakby uczuć jasnowidza, tych poczuć, które jakby gdzieś w wyniku czy modlitwy, czy właśnie takiej kontemplacji, czy czytania Pisma Świętego, czy właśnie jak idę spać, sobie zadaję te pytania właśnie, tak, o treści właśnie Panie Boże i coś, bo to też jest taki swoisty rodzaj modlitwy, to ja staram się rozpatrywać z tego względu, tak? Więc jeżeli są jakieś nieścisłości, to z góry przepraszam, to nie jest taki film dokumentalny, to bardziej chodzi o, żeby poczuć tą atmosferę, tak? Żeby wczuć się w te wydarzenia i tak odczytywać znaki czasów, tak? I jest tak, że właśnie można by tak potraktować, że tak samo jak Piotr się zaparł trzykrotnie Jezusa, tak? Albo że trzykrotne powtórzenie czegoś ma duże znaczenie, tak? Tak samo jak później właśnie Pan Jezus mówił: kochasz mnie, on mówił: kocham cię, kochasz mnie, kocham cię, kochasz mnie, kocham cię, tak? Trzykrotne takie jakby odczarowanie tego. I tak samo jest z tymi zdarzeniami na ziemi, że często mówi się, że są takie trzykrotne ostrzeżenia, a raczej właśnie, że trzecie już jest ostatnie, czyli
Tak samo jak się mówi właśnie, że była pierwsza wojna światowa, potem druga wojna światowa, no to trzecia to już będzie ostatnia. Nie? To już nie tkniemy się czwartej. Czwartej po prostu nie będzie. I tak samo tutaj właśnie pierwsze ostrzeżenie to była ta powieść. Po 7 latach, mniej więcej, bo to jest plus minus jeden rok, bo to raz na razem 1906, raz 1908. Jeśli dobrze pamiętam, więc to tak nie pasowało. To mniej więcej w połowie tego czasu od powieści do tragedii Titanica następuje inna tragedia, tak? Czyli wypadek, ale bardzo delikatny. Albo 6 osób zginęło, albo nikt nawet nie zginął. Czyli to było drugie ostrzeżenie. I potem następuje już te ostateczne uderzenie, trzecie uderzenie i zatopienie Titanica, tak? Który był też symbolem przepychu. Ale też przepychy, tak? Był przepych, ale była też przepycha, czyli bardzo duża pycha przed tym statkiem kroczyła właśnie. Ludzie uważali, że on jest niezatapialny. Niektórzy nawet żartowali. To takie niby żarty były dla tych ludzi, tak? Że nawet Pan Bóg go nie zatopi, tak? Bo to przecież jest Titanic. No i niestety to wszystko tak się potoczyło w niesamowitej historii, że jednak ten statek zatonął, tak? Może rzućmy parę zdjęć z Titanica. I do czego zmierzam, słuchajcie, no jakby analogie pomiędzy Tytanem, tak, Tytanem, tym człowiekiem, który go konstruował, tą całą historią, to, że Tytan zbudowany z Tytanu płynął zobaczyć Tytanika, to wszystko się zapętla w jakimś takim szaleńczym wirze po prostu wydarzeń. Tam też na Tytaniku było chyba 11, przepraszam, 11 chyba milionerów z 30 milionerów na całym świecie. W tamtym czasie było 30 milionerów na całym świecie i aż 11 płynęło Tytanikiem. Co najmniej połowa z nich zginęła w trakcie tego rejsu. No teraz mamy o wiele więcej miliarderów, a Tytan, który zatonął teraz ostatnio, to jednak jest mikrołódź, która zabrała 5 pasażerów, tak, razem z twórcą tego. Więc tak naprawdę to nie jest ogromny liniowiec, który zabrał ileś tysięcy ludzi, tylko po prostu jakby zabrał tylko te 5 osób. Tak czy inaczej, analogie są jakby bardzo duże. Tam byli milionerzy, tu są miliarderzy. Tu też było przed budową tego statku i zanurzaniem się też było masa ostrzeżeń. Mówiono, że tam nie ma systemów awaryjnych, nie ma łączności, nie ma systemu awaryjnego wynurzania, nie ma systemu, że w razie wypadku boja idzie na powierzchnię i pokazuje, gdzie ten statek jest, jeżeli by go zniosło. Też jest takie coś, że w Titaniku, tym oryginalnym, komunikacja następowała poprzez telegraf, czyli no to telegraf to można byłoby powiedzieć, że to takie małe, współczesne SMS-y. I tak samo z tym Tytanem, on też się komunikował pod wodą za pomocą takich sonicznych SMS-ów, jakby, które czasem przychodziły, czasem nie przychodziły, w zależności od łączności. Tam łączność cały czas jakby źle działała na tym Tytanie. Tak też miało miejsce w przypadku Titanica, bo nie wiem, czy wiecie, jak ci milionerzy tym Titanikiem płynęli, to co chwilę chodzili do tej budki pod pokładem, w której urzędowali radiotelegrafiści i cały czas płacili im pieniądze, żeby oni albo dawali znaki do Nowego Jorku, albo do swoich znajomych, jak to jest wspaniale, albo żeby tym telegrafem sprawdzali, jaki jest kurs giełdy nowojorskiej, bo sam statek płynął do Nowego Jorku i po prostu ci bogaci ludzie cały czas jakby głowę zawracali tym radiotelegrafistom. Przez to też wynikły różne perturbacje, bo później to jakby te zakłócenia łączności spowodowały, że z innego liniowca nie chcieli już słuchać tych gości z Titanica, co miało potem wpływ na samą tragedię, bo jak Titanic o 23:39 uderzył w górę, o 23:40 to zanotowano, to chwilę wcześniej, później jak zaczął nadawać sygnał SOS, to chwilę, kilka minut przed tym nadawaniem sygnału SOS stało się tak, że ten statek, który mógłby tam zadziałać i ich uratować, radiotelegrafista już był tak zły na tych gości z Titanica, że po prostu wyłączył swoje urządzenie i no i na nieszczęście właśnie chwilę przed proszeniem o pomoc on wyłączył
i ta pomoc nie mogła nadejść. No tam z historią z Titanica jest tyle niesamowitych rzeczy, że aż ciężko jest uwierzyć, że po prostu one nam pokazują, że to nie jest przypadek, nie? To nie jest przypadek, że największy, najsilniejszy statek w historii płynął i w swój dziewiczy rejs i po prostu zderzył się z górą lodową. To jest takie niezwykle symboliczne, że on się zderzył z górą lodową w nocy. No i tyle. Dobra, może pójdźmy dalej, żebyśmy doszli do tych moich poczuć. Tu mamy to wszystko, co mówiłem. Tu jest pan Robertson z tą swoją powieścią. To warto jest się zapoznać, albo może zrobię dla chętnych taką dłuższą audycję właśnie i omówimy takie więcej tych punktów zbornych, jakby, które łączą Titanica z tym Tytanem. Czyli powieść Tytan, potem po 7 latach inny liniowiec tej samej linii doznaje wypadku. Potem po kolejnych 7 latach, 14 lat po powieści, prawdziwy Titanic, nie Tytan, tylko Titanic, idzie na dno. I teraz z kolei znowu inny Tytan płynie, żeby obejrzeć Titanica, czyli takie połączenie Tytana i Titanica, który też idzie na dno z milionerami. Sam Tytan jest zbudowany z Tytanu, a dzieje się to w roku, kiedy powstał remake filmu Titanic. Zwróćcie uwagę, nie? Że jeszcze w roku, kiedy powstał remake filmu Titanic w technologii 3D i no, tyle. No, nie są, jest tyle tych punktów, że jestem zszokowany, wiecie? Warto jest przypomnieć, że na pokładzie Titanica, to jest w ogóle też niesamowita historia, że ten statek, on wypłynął i płynął w tym rejsie i był statkiem, gdzie przez 2 czy 3 tygodnie, słuchajcie, trwał pożar. Nie? To jest też niezwykle symboliczne, że Titanic poszedł jakby, wziął pasażerów, poszedł w ocean, ale cały czas na jego pokładzie trwał pożar, słuchajcie. To był pożar jakiejś rozdzielni elektrycznej. Jak oni to odkryli, to nie mogli tego ugasić. Odcięli prąd, zamknęli te pomieszczenia, tam się to wszystko tliło. Jak otwierali, to dostawał się tlen, to znowu to się żarzyło, to znowu zamykali po 2-3 próbach, odcięli całkowicie to pomieszczenie i tak z tym pożarem ten Titanic właśnie płynął przez ocean. To jest niezwykle interesujące, że płynie przez ocean statek, a na jego pokładzie trwa pożar. Nie? To jest takie po prostu symboliczne. I tyle, dobra. Idźmy może dalej, przejdźmy może do tych moich poczuć. Tutaj widzimy wszędzie tego Titanica. To w ogóle jest mój taki ulubiony obraz, nie? To już łódź, ci co się uratowali. Góra lodowa, która też nie była białą górą lodową, tylko niebieską, bo ona tam się przewróciła. Krótko przed przybyciem Titanica ona się odwróciła i wtedy była taka jakby niebieska i w nocy było gorzej ją widać, tak? To znacie tą historię także. Morze było spokojne, fale się nie rozbijały. O, tutaj jest, słuchajcie, też chciałbym wam przypomnieć takie moje poczucie głębokie, że widzicie wielką białą gwiazdę. To na pewno moi stali widzowie dobrze kojarzą. To jest chyba takie jedno z najgłębszych poczuć, jakie miałem w życiu, gdzie nagle jakby doznałem takiego poczucia właśnie, że widzę w kosmosie nagle takie wydarzenie kosmiczne, wielką białą gwiazdę. I to jest niezwykle ciekawe, bo to potem się pojawiało w snach właśnie. I ja tutaj znalazłem taką analogię, że wielka biała gwiazda, która jakby ma spowodować te wielkie świecenie, takie wydarzenie, które bardzo możliwe, że się wydarzy, zobaczymy, mam nadzieję, to po prostu ta wielka biała gwiazda mi się skojarzyła z tym i to wielkie świecenie, to ta biała gwiazda skojarzyła mi się po prostu jakby z tą linią White Star, czyli jakby firma, która, do której należał Titanic, Carpathia i inne okręty wtedy na początku XX wieku, to ta linia się nazywała White Star. I tak samo tutaj w tym moim poczuciu właśnie była biała gwiazda, czyli White Star, tak? To ciekawe właśnie, że White Star i tutaj w kosmosie właśnie też będzie taka supernowa, taka biała gwiazda. I no, takie dziwne zbiegi po prostu okoliczności.
I tutaj chciałbym Wam przypomnieć też ciekawą rzecz, to jest sen. Może wiecie co, może ja tak gdzieś w tytule napiszę, żeby to była audycja głównie dla stałych widzów, bo myślę, że nowi widzowie to po prostu tego za bardzo nie zrozumieją. To akurat w nocy z 14 na 15 kwietnia, tak, czyli w rocznicę zatopienia Titanica, ja zadaję sobie pytanie przed snem, czyli 14 wieczorem, zadaję sobie pytanie przed snem o treści: Panie Boże, co to jest to wielkie świecenie? Wielkie świecenie, czyli ta wizja, te poczucie głębokie, które doznałem właśnie w natchnieniu, że będzie jakaś taka wielka gwiazda i wielkie świecenie, tak? To nawet nie patrząc, że to jest noc zatopienia Titanica, ja zadaję sobie to pytanie przed snem: co to jest to wielkie świecenie, tak? I przychodzi do mnie sen właśnie, skomplikowany sen, ja z tego robiłem osobną audycję, i w niej właśnie pojawia się motyw Titanica. To jest bardzo ciekawe właśnie, bo po prostu ja doznałem wizji, że z wielkim świeceniem, tak, że będzie jakieś wydarzenie kosmiczne. No, tu trzeba zaznaczyć, że to może być wydarzenie kosmiczne, a to może być też wydarzenie, które się dotyczy jakby tylko mojego własnego życia, bo trzeba pamiętać, że ja często właśnie mówię ludziom, że te poczucia i wizje to często też udowadniałem na przykładzie Krzysztofa Jackowskiego, że one czasem tyczą się, przepraszam, całego świata, czasem tylko jednego kraju, czasem tylko jednego regionu, a czasem tylko jednej osoby. Ale tutaj, ponieważ ta wizja była tak ogromna, to raczej bym myślał, że to będzie dotyczyć jakby i mojej osoby, i kosmosu, albo ewentualnie tylko mojej osoby, ale raczej mam nadzieję, że to każdy z nas zobaczy. No zobaczymy. Mam nadzieję, bo to wtedy byłoby niesamowite wydarzenie, które jednak może być przez różnych ludzi różnie odbierane. No i słuchajcie, zwróćmy uwagę na ten sen. Czyli w noc zatonięcia Titanica, ja zadaję sobie pytanie przez ten, to robimy już o tym audycję, tak? Panie Boże, co to jest to wielkie świecenie? I mi się śni, że wszystko jest śpiewem jakby, tak? Czyli że wszystko, co ludzie robią, ich słowa, ich myśli, ich uczucia, ich czyny, to jest śpiew. I albo to jest śpiew, albo to nie jest śpiew, tak? Jeżeli jest to śpiew, to bardzo mocno to przypominało taki niezrozumiany śpiew aniołów, który jest tylko zrozumiany w niebie, i jest to śpiew jakby miły Panu Bogu, jakby to był taki, jakby ja to nazywam śpiew Chrystusa albo śpiew dla Chrystusa. I jednocześnie, że to wielkie świecenie, ja widziałam, że jakby część ludzi będzie miała ten śpiew, a część ludzi nie będzie miała tego śpiewu. Oczywiście mniejszość będzie miała ten śpiew, przynajmniej tak było w tym śnie pokazane. To było coś takiego, że jednocześnie wydarzenia się wypełniają, tak? Ja tutaj napisałem, nie? Bo nie wiem, czy mam cały sen przytaczać, może w jednym zdaniu. No po prostu tam generalnie było coś takiego, że była wielka góra. Góra to w ogóle przypomina jak górę tą, z którą się Titanic zderzył, nie? Była wielka góra i Titanic się z nią zderzył. I tak samo tutaj właśnie w tym śnie była wielka góra. I na tej górze właśnie ja takie małe grupki ludzi odprowadzałem do góry, taką ścieżką wąską, i wracałem i znowu ich zaprowadzałem, i wracałem i znowu ich zaprowadzałem. A z lewej strony jakby powstała taka wyrwa w ziemi, która najpierw miała kilka metrów, potem kilkanaście metrów, potem kilkadziesiąt, a potem 200-300 metrów, wielka wyrwa w ziemi. I jak ja raz chciałem sprawdzić z ciekawości na chwilę, ja nie chciałem tam iść, tylko chciałem jakby zobaczyć, jakby gdzie ci ludzie idą, to jak wszedłem na początek od strony śrub do tego Titanica, to w sensie do tej wyrwy w ziemi, to zobaczyłem, że ta wyrwa w ziemi to jest taki odcisk. Odcisk w piasku, i on właśnie był odciskiem Titanica. To było niezwykle, niezwykle symboliczne. I tam też ludzie prowadzeni czy przez własnych rodziców, czy przez jakichś nauczycieli, oni nosili worki z piaskiem, że oni chcieli zasypać to zapadlisko, że dalej będzie fajnie. Ale to już nie miało sensu, tak? Ja tutaj napisałem, to nie ma sensu. Wyrwa jest ogromna, to musi runąć, czyli ten cały jakby taki antyzamek z piasku musiał runąć. No i tyle. I tylko część ludzi, a w zasadzie mała część ludzi idzie wąską ścieżką, stromą, pod górę, z boku.
a tu jest ratowanie starego, nie ma sensu, tak? I tyle. Może troszkę chaotycznie, przepraszam, to polecam te wcześniejsze audycje przesłuchać. No muszę tak powiedzieć, coś pomiędzy jakby audycją dla nowych widzów i dla starych widzów, tak? Bo starzy to pewnie powiedzą, że się powtarzam, a nowi z kolei, że nic nie rozumieją i ten, no przepraszam, no, tak to wygląda. Ja tak myślałem w ogóle, że może stworzyć takie podwójne i zrobić właśnie audycje dla szerszego grona, takie proste, a dla ludzi wprawionych już w tym wszystkim, czy dla tych 100 osób, co bardzo się tym interesują i wiedzą, że tutaj po prostu była niesamowite nasycenie tymi poczuciami, które się posprawdzały, to zrobić takie osobne filmiki, ukryte tylko tam dla chętnych, ale to jeszcze nie zdecydowałem, czy tak robić. I spójrzmy dalej, bo dlaczego to mówię? Bo to by mi zaoszczędziło takiego problemów z kompromitacją, wiecie, bo jak ja tłumaczę takie skomplikowane rzeczy i ludzie nie rozumieją, tak, to od razu jakieś różne odzywki są, krytyki, czy z tego niezrozumienia właśnie jest jakaś tam, czy jakaś niechęć, czy coś takiego, tak? Więc jakbym oddzielił właśnie jednych od drugich, tak, to jedni by szli tą zaawansowaną ścieżką, tak, jak tą ścieżką pod górę, a ta cała reszta by szła w drugą stronę, nie? W sensie by takie ogólne filmiki sobie oglądała i a mi by to zaoszczędziło właśnie taką po prostu ewentualną kompromitację po prostu w oczach tych ludzi, co nie rozumieją, tak, i tam gdzieś jakieś swoje żale wylewają. Bo każdy, kto w to wejdzie, to wie, że to się wszystko ładnie sprawdza, tylko trzeba temu troszkę czasu poświęcić, nie? Dobra, i teraz słuchajcie, to będzie ciekawe, zwróćcie na to uwagę. Tu jest tak, ratowanie starego nie ma sensu, tak? Czyli ratowanie starego świata nie ma sensu, tego Titanika, tak? Który zatapia się w tej ziemi, tego odcisku, tej wyrwy w tej górze. To jest w ogóle też ciekawy sen, że tak naprawdę to góra spowodowała wyrwę w statku, a tutaj góra była wyrwą, a wyrwą był Titanik, nie? Zauważcie, nie? Że to jest takie niesamowite, te sny są naprawdę jak Incepcja, nie? Albo Matrix, nie? I słuchajcie, i tutaj mamy zwróćcie uwagę, że jakiś parking, jacyś ludzie, jakieś wydarzenia rozłożone w czasie, to ja wszystko wiem, że to chodzi o pogrzeb i śmierć w mojej rodzinie. A potem jest nadejście. Nadejście, no przyznam wam się, to jest takie moje pobożne życzenie. Ja bym sobie tego życzył, ale nikt nie zna dnia ani godziny, ale chodzi o to, że po prostu, jakby ja wierzę w Pana Jezusa, więc ja wierzę w powtórne przyjście Pana Jezusa. Ja bym sobie tak bardzo życzył, żeby to był jakby powrót Pana Jezusa, ale czy to będzie, to nikt z nas nie może wiedzieć, ja tak samo. Ale chodzi o to, że takie skojarzenia, takie poczucia mi przychodziły, tak, jakby wielokrotnie z tym wielkim świeceniem, że to jakoś jest związane z ponownym przyjściem Chrystusa. Może to nie jest ponowne przyjście Chrystusa, ale to może być związane z ponownym przyjściem Chrystusa, to powiedzmy, możemy porównać to wielkie świecenie, jeżeli będzie takie wydarzenie, jeżeli będzie jakaś supernowa wybuchnie w kosmosie i nasi naukowcy będą w sierpniu coś tam dostrzegać, potem zapomną o tym, a potem gdzieś po 2-3 miesiącach, po jakimś dłuższym czasie, jak ludzie o tym zapomną, nagle to się wydarzy i będzie takie wielkie świecenie, to ja bym to przyrównał tak samo, jak była kiedyś gwiazda betlejemska, tak? Więc sama gwiazda betlejemska niczego nie zrobiła, ona po prostu była, ona po prostu świeciła, tak? Ale zwiastowała narodziny Mesjasza. I tak samo tutaj to wielkie świecenie, jeżeli byłaby taka wielka, czy Betelgeza, czy jakaś inna supernowa, to jakoś ja głęboko wierzę, że to jest jakoś związane jakby z ponownym przyjściem Chrystusa, jakby, nie? No to taka moja wiara jest, nie? Ja to tak łączę i tak samo też te moje poczucia, jakby one to wskazują, jakby, nie? Że tutaj to słowo tak naprawdę ono to oznacza, jak ja tutaj piszę, że nadejście, no to chodzi o to, że nadejście Pana Jezusa, tak? No i tutaj mamy, że tuż po obudzeniu jednak, chodzi o to, że czasem jak się budzę, to czuję jeszcze jakieś uczucia, tak? Które, takie poczucia, takie, które właśnie są tymi takimi poczuciami jakby proroczymi, powiedzmy. I tutaj tuż po obudzeniu jednak miałem takie słabe poczucie. No i z ciekawości pragnę poczuć jakby kiedy to będzie. Chodzi o to, że jakby ja czuję uczucie i czuję już to zawieszone w czasie, nie? Nie wytłumaczę wam tego, ale to, no tak już przyjmijcie po prostu. Że czuję, że to już gdzieś jest jakby zawieszone w czasie. I kiedy to będzie jakby, nie?
Tak sobie zadaję pytanie, kiedy to będzie? I wtedy czuję 2, 4 miesiące, to jedno poczucie, i drugie, i przesunięcie, nie? I potem, czy to jest indywidualne, czy zbiorowe? I zwróć uwagę, może w czerwcu niektórym da się poczuć, a w sierpniu coś będzie zaczynało być widoczne. 2, 4 miesiące i przesunięcie. Zwróćcie uwagę, to jest niesamowite, bo może jeszcze raz zwróć uwagę, że ja to piszę, jakby to jest sen, wszystko, tak, w nocy z 14 na 15 kwietnia, kiedy właśnie zatonął Titanic, jakby, tak. Ja nie pytam się o żadnego Titanica, ja po prostu się pytam o wielkie świecenie, tak, o najważniejszą wizję w moim życiu, myślę. Takie żywe przekonanie, ona się nie sprawdziła. No, były tam takie wizje, nie wiem, jest taka wizja, za którą nagrodę wyznaczyłem, tak, bo uważam, że jest najbardziej szczegółową wizją i jak ktoś znajdzie bardziej szczegółowo tam, czy u Jackowskiego, czy u Nostradamusa, czy gdziekolwiek, to że nagroda czeka. No, do dzisiejszego dnia już od roku czasu się nikt nie zgłasza, więc wydaje mi się, że jak setki osób ogląda te filmy i są zainteresowani tymi tematami, to raczej znaleźliby coś bardziej szczegółowego, tak? Ja znajduję bardziej szczegółowe, znaczy może nie takie co do dnia, ale znajduję takie bardziej szczegółowe, takie niesamowite proroctwa w Piśmie Świętym, nie? Ale Pisma Świętego nie bierzemy z racji szacunku pod uwagę, bierzemy tylko pod uwagę właśnie jakiś tam przepowiadacz, nieprzepowiadacz, tak? Ktokolwiek co tam sobie przepowiadał, to żeby powiedział dokładniejszą przepowiednię. Ja w ogóle osobiście uważam, że ta dokładna przepowiednia jest dana dlatego, że właśnie jakby ja głoszę imię Pana Jezusa, nie? Uważam, że jakby jak człowiek im mocniej nawraca się do Pana Jezusa, tym właśnie lepsze takie poczucia może dostać, nie? Czyli gdyby Pan Krzysztof Jackowski nawrócił się do Pana Jezusa, to po prostu może Pan Bóg by zechciał mu dać dokładniejszy, tak? A ponieważ tak nie jest, to no to po prostu są takie, jakie są, jakby, tak? To będę jeszcze robił tę audycję. Bo wielu ludzi też nie rozumie, że ile tam jest zwiedzenia, to ja będę to usilnie, zgodnie z logiką, krzewił. Dobra. I teraz zwróćcie uwagę, że generalnie mam tą największą wizję, ona się jeszcze nie sprawdziła, tak? To wielkie świecenie. Jakoś gdzieś w mojej chęci, w moim pragnieniu chciałbym, żeby to było związane z ponownym przyjściem Pana Jezusa. I idąc spać w czasie, w noc zatonięcia Tytanika, zadaję sobie pytanie: Panie Boże, co to jest to wielkie świecenie? I wtedy mi się śni to wszystko, tak? Ten wielki sen. Budząc się, czuję właśnie 2-4 miesiące. A ponieważ jest to połowa kwietnia, to mamy połowa kwietnia, połowa maja, połowa czerwca. Połowa czerwca ginie statek Tytan, zrobiony z Tytanu, który płynie obejrzeć Tytanika. No to jest niesamowite, nie? Co by znaczyło się, że 2-4 miesiące, to znaczy się, że 2 miesiące to jest właśnie ten tytan i to się wypełniło, tak, po 2 miesiącach, i teraz za kolejne 2 miesiące w sierpniu znowu się coś wypełni. I teraz zwróćcie, to będzie mi bardzo ciężko wytłumaczyć, więc Pawle, Tomaszu, drugi Tomaszu, wszyscy moi stali widzowie, wytężyliście teraz umysł, jakby. Że musimy sobie wyobrazić właśnie coś w 3D, jak ten Titanic w 3D, czyli te wydarzenia są jakby zapętlone, nie? To idealnie to Pismo Święte jakby pokazuje i ksiądz Murzyński właśnie, ale o księdzu trzeba zrobić osobną audycję, bo to jest mistrz świata, ale chodzi mi o to, że po prostu tu jest podwójne lub potrójne zapętlenie tych Tytaników, czyli XIX wiek powieść, 7 lat później linia White Star i wypadek jednego liniowca, drugie ostrzeżenie i potem Titanic, trzecie ostrzeżenie, tak? To były te trzy wydarzenia dla pasażerów Titanica, nie? Potem następnie jest prawdziwy Titanic, tak? Potem jest prawdziwy Tytan, rozumiecie? Prawdziwy Tytanik zatonął, prawdziwy Tytan zatonął i teraz w sierpniu
Chodzi o to, że może być tak, że jakby dla ludzi w sierpniu, tak, czyli za te 2 miesiące, może coś być takiego, że oni zinterpretują, aha, to Titanic zatonął, to było pierwsze ostrzeżenie i ono było przed pierwszą wojną światową i ono było przed pierwszą i przed drugą wojną światową. I później przy końcu czasów pojawia się drugi Titanic, a raczej Tytan, tak? Pojawia się Tytan, który też w tej pysze i błędach gdzieś też został zmiażdżony. I to może być jakby dla ludzi w przyszłości potraktowane jako drugie ostrzeżenie, tak? Czyli raz pycha zniszczyła, tak? Potem drugi raz zniszczyła Tytana, tak? Że Tytan miał być Tytanem, tak? I przecież ile to lat minęło jakby, nie? Jakie to jest symboliczne. Technologia, to wszystko, a jednak pycha tych bogatych ludzi zniszczyła jakby to wszystko, zostali zmiażdżeni. Niech światło Chrystusa świeci im duszom. I po prostu jest tak, że... Znaczy ja przepraszam, bo to jest tragedia ludzka, tylko po prostu jak chcę zrobić tę audycję, a jednocześnie właśnie, jak ja mówię, niech światło Chrystusa świeci im duszom, to jest taka moja forma modlitwy jakby, nie? Tak się na chwilkę zawiesiłem. I teraz jest tak, że po prostu to jest takie zapętlenie właśnie tych wydarzeń, że jeżeli coś się wydarzy w przyszłości, to wtedy my w przyszłości możemy interpretować Tytanika i Tytana jako ostrzeżenie, tak? Był Tytanik, był Tytan i teraz jest to, tak? Że to nie może być przypadek. Teraz zwróć uwagę, że w wielu snach od 2-3 lat, w wielu też proroctwach, pamiętam sny rok czy 2 lata temu, one są tu publikowane, że na tym wcześniejszym kanale Jasnowidz Gdańska, tym co ma 1000 widzów, to tam właśnie były sny, że żniwa, że przesianie, tak, i plewy od ziarna, no to się cały czas pojawiało. I tak samo tutaj, w noc zatonięcia Tytanika, są ludzie, jest ścieżka, tak, i większość schodzi na dół. Zauważcie, w tym śnie oni schodzą na dół, tak? Na dole, jak jest Tytanik właśnie, tak? Gdzie są ciemności, schodzi na dół. Ja to już opisywałem ten sen. A tylko nieliczni idą małą ścieżką w górę, nie? Czyli dostrzegają te znaki czasów. O to chodzi, nie? Jedni powiedzą, że to są tylko zbiegi okoliczności, a inni powiedzą, nie, to są znaki czasów. To są znaki czasów. Musimy to wziąć na poważnie, nie? I teraz... To chyba jest za ciężko wytłumaczyć, jakby, ale no mam nadzieję, że chociaż to poczujecie trochę i ten. Zobaczmy, może dalsze te poczucia, one to wyjaśnią. O, tu na przykład macie 24, nie, 25 kwietnia. Słuchajcie, też jest takie dziwne poczucie. Zobaczcie, 25 kwietnia tutaj napisałem poczucie sprzed kilku dni, ale ono tak naprawdę było też sprzed tygodnia. To był ten czas tego snu po wielkim świeceniu. To, żeby nie skłamać, ale. Jak był sen z wielkim świeceniem, sen właśnie, że pytałem się o wielkie świecenie właśnie w nocy zatonięcia Tytanika, to przyszedł mi się ten sen i to poczucie, ono się pojawiło albo wtedy, albo 2-3 dni później. Ja tu nawet źle napisałem, że to jest jakby poczucie sprzed kilku dni, ono tak naprawdę jest sprzed 10 dni albo 8-9 dni, jakoś tak. No ale no, można powiedzieć, że to kilku dni. I ja tu napisałem takie dziwne poczucie, poczucie sprzed kilku dni. Przygniecie was ciężar grzechów. Przygniecie was ciężar grzechów. Jak może przygnieść ciężar grzechów? No, że jakaś bariera musi być otwarta. No i to, co grzechy, jakby, co ludzie nagromadzili, zmiażdżą ich jakby. Albo przygniecie ich, nie? I to jest właśnie, ja to tak odnoszę do tego Tytana, że przygniecie was ciężar grzechów. To nie wiem, czy pamiętacie, były też takie poczucia, mam nadzieję, że o nich mówiłem, czy je publikowałem, tylko nie znalazłem ich teraz w tych SMS-ach, że tam było, że ciemności zejdą na ziemię. I tak mi się kojarzyło, że ciemności zejdą na ziemię, to właśnie jak w tym śnie, właśnie jak w tym wydarzeniu z Tytanem, że ten Tytan jakby szedł na dno i na mniej więcej 900 metrów pod powierzchnią wody światło słoneczne już nie dochodzi. Już jest totalna ciemność, tak? A on schodził na 3,8 km, tak? Na prawie 4 km pod wodę, żeby dopłynąć do Tytanika, tak? To ciemności zejdą na ziemię, to tak ci ludzie płynęli w głąb i ciemność ich ogarnęła, nie? Jak w tym śnie oni schodzili z tym piaskiem do tego Tytanika,
I tam im głębiej się szło, tym była większa ciemność, tym ta perspektywa się oddalała jakby, nie? Ja to mówiłem w tamtej audycji, nie wiem, to może przypomnę, że było takie coś właśnie, że w tym śnie, jak był ten odcisk Tytanika w piasku, to ja tam na chwilę zszedłem, to jak poszedłem 10 metrów, to mi wydawało mi się, że przyszedłem 15 metrów. Jak przyszedłem kolejne 10 metrów, to miałem wrażenie, tu chyba już jest ze 100 metrów. Jeszcze postawiłem krok, mówię, nie, to ja zawracam. I że było tak, że szło się kawałeczek, a się to bardzo mocno jakby wydłużała ta droga, więc ci ludzie, których widziałem kilkaset metrów od siebie, to już wiedziałem, że nie są straceni. Że im się wydaje, że nie wrócą po worki z piaskiem, jeszcze będą zasypywać tą dziurę, ale to było niemożliwe, nie? I tak samo tutaj, wgłębiając się w głębi oceanu, ta perspektywa rośnie, to ciśnienie rośnie jakby, tak? Te atmosfery, tam było 400 atmosfer, to jest potęga po prostu oceanu i ona zmiażdżyła tych miliarderów po prostu i w mikro ułamek sekundy. To podobno śmierć tak szybka, że nawet mózg tego nie zarejestrował. Tak się mówi, ale ja myślę, że nasz mózg to nie jest tylko mózg, jakby, tak? Tylko my jesteśmy połączeni z Panem Bogiem, więc to jednak raczej myślę, że zarejestrowali w jakiś sposób, nie? Ale no nieważne, zostawmy to. I teraz spójrzmy dalej, że takie dziwne poczucie, jakby, nie? Że przygniecie was ciężar grzechów. Tak samo właśnie było takie poczucie właśnie, że ciemności zejdą na ziemię i tak samo było, bo w ogóle ciemności zejdą na ziemię, a potem wybawienie, ale to już zostawmy. I tak samo kiedyś opisywałem sen właśnie takiej mistyczki Jolanty. Ja co prawda musiałem z nią kontakt zerwać, bo jakby po prostu wiara w Jezusa Chrystusa jakby wymagała tego, nie? Jak ta pani jakby nawróci się, przeprosi za swój błąd czy coś, będziemy mogli się porozumieć, to nie ma sprawy, bardzo chętnie Pan Jezus każe przebaczać i jakby się jednać, tak, ale musimy się jednać jakby z braćmi, tak, a nie czynić braci z każdego, który jakby zboczy, tak. Trzeba nawracać tych, co zboczyli z drogi i ratować ich jakby, tak? A jak nie chcą się uratować, to już wtedy jest ich decyzja, tak? Ale nieważne, chodzi o to, że mistyczka z Warszawy, jak jeszcze z nią rozmawiałem, to ona miała taki sen właśnie, że byli ludzie na Ziemi i jakaś taka bariera, ciemna bariera z kosmosu schodziła na dół i to było ciekawe właśnie, bo to mi się kojarzyło właśnie, tak jakby ciemność zeszła na Ziemię właśnie, nie? Ta bariera z kosmosu, ta ciemność schodziła na Ziemię i no to mi się kojarzyło z tą ciemnością tego oceanu jakby, tak, że ciemności schodzą na Ziemię, tak, i przygniecie was ciężar grzechów, tak, a tak jak tych miliarderów ciężar jakby grzechu tej pychy i grzechu tego nierozsądku jakby, tak, bo tam było bardzo dużo ostrzeżeń z tym statkiem, tak, on nie miał certyfikatów, on nie miał niczego, ten Tytan. I możecie sobie posłuchać taki film na kanale Historia Realna. Tam bardzo fajnie oni to opisują, właśnie ile było błędów, to aż głowa stoi. Tam ten batyskaf, żeby się wynurzyć, to podróż kosztowała ćwierć miliona dolarów, czyli milion złotych, ale żeby się wynurzyć ten batyskaf, to on miał po bokach rury takie kanalizacyjne wsadzone, i ci ludzie musieli przejść na prawą stronę, on się wtedy przechylał i rura wypadała, nie? Potem przejść na drugą stronę, on się znowu przychylał i kolejna rura wypadała, i wtedy on się stawał lżejszy i się wynurzał, nie? Czyli to było takie trochę, wiecie, słabe, bo jeżeli byłoby dwutlenek węgla, oni by stracili przytomność, nie mogliby tego zrobić, żeby się wynurzyć, tak? To nie było żadnego systemu awaryjnego, na przykład, tak? Żeby ich wynurzyć, tak? Czyli nie, wciskasz guzik awaryjny, te rury wypadają i on się wynurza, tak? Że tyle milionów, a nie było takich systemów awaryjnych. No, możecie posłuchać tej audycji na historii realnej, właśnie o tym Tytanie. Wtedy może jakoś głębiej zrozumieć to, co tutaj jakby tłumaczę, jakby, ale generalnie i Tytanik, i Tytan miał dużo zastrzeżeń właśnie i tu pycha pogrzebała jakby tych ludzi i tutaj też właśnie tych zmiażdżyła. Czyli to mi się tak kojarzyło z tym, jakby, że przygniecie was ciężar grzechów, nie? Pójdźmy może jeszcze dalej. Spójrzę tylko na czas. O ludzie, bardzo długo to muszę się już streszczać. Co tu mamy? Jakby tutaj nowa P we wrześniu, być może PiS już doczeka, tam to nieważne. To takie, wiecie, co, już nie będę tylko tłumaczył, bo to już będzie za bardzo odleciałe. W którym miesiącu Pan Bóg wynagrodzi, to jest Pan Bóg przychodzi,
skojarzenie, że zebełte narody to już bełte narody. No to widzimy tam, że tak się dzieje. Rozmawiając o tym skojarzenie i poczucie, to jest 12 kwietnia. 12 kwietnia. Panny lampy. To już tylko dla ludzi, co czytają Biblię, to wiedzą, o co chodzi. Panny lampy. I potem mocne poczucie, już zapal lampy. Już zapal lampy. Potem poczucie, zaraz wesele, wesele nago. To jest takie odniesienie jakby do różnych Ewangelii i Pisma Świętego. Ale tu chciałem właśnie zobaczyć jakby kolejne SMS-y. Może to przeczytam, a potem postaram się wam wytłumaczyć, chociaż to jest chyba troszkę za trudne. Tu już mam 10 kwietnia. Panie Boże, co to jest to wielkie świecenie i kiedy? I takie dziwne poczucie, ale słabe chyba, bo w nawiasie napisałem, że od tego czasu grzech ustanie. No, zobaczymy, no takie dziwne jakby no poczucie jakby, tak? I teraz tak, tutaj spójrzmy jeszcze na to. Luźne w rozmowie. Sierpień lub sierpień i wrzesień. Trzy ostrzeżenia. I to jest ta najbardziej skomplikowana rzecz, którą chciałem wam wytłumaczyć właśnie, że jedno wydarzenie w danym czasie, na przykład w sierpniu, to dla jednych ludzi może być trzecim wydarzeniem, tak? Czyli trzecim ostrzeżeniem i oni już inaczej będą szli, tak? A dla innych to może być dopiero drugim ostrzeżeniem, więc oni będą myśleli, że oni jeszcze mogą zejść sobie do tego Titanika na chwilę, nie? Albo jeszcze będą wierzyli w coś starego i będą się tym piaskiem zasypywać w rywę. I chodzi o to, że te same wydarzenia w historii, te same wydarzenia w danym czasie mogą być różnie interpretowane przez różnych ludzi. I na tym polega to przetasowanie, tak? Na tym polega to przetasowanie, tak? Czyli właśnie przyszedł Jezus, tak? Żydzi go nie rozpoznali, tak? Znaczy jedni go nie rozpoznali, inni go rozpoznali, tak? Ponowne przyjście Chrystusa, tak? Jedni mogą mieć tak, inni mogą mieć tak. I to miałem na myśli właśnie tłumacząc właśnie tego Tytana, to powieść Tytan, potem zatonięcie, czy ten wypadek Republiki, tego parowca, potem samego Tytanika, to były trzy ostrzeżenia, potem Tytanika, potem Tytana i teraz trzecie wydarzenie. I tak samo tutaj mamy też film Titanic, potem remake filmu Titanic i potem właśnie jeszcze jedna rzecz. Chodzi o to, że to się wszystko jakby tak zapętla jakby, nie? Że zapętla się ilość tych wydarzeń. I teraz tutaj mamy to jakby tak, myślę, że te SMS-y to jakby symbolizują właśnie, że luźne w rozmowie poczucie jakby sierpień lub sierpień i wrzesień, trzy ostrzeżenia. A 13 września, bo wcześniejsze, być może pierwsze zwątpienie, a dla innych zawierzenie. Czyli tu mamy coś takiego właśnie, że 13 września, albo może zostawmy te września, choć mniej więcej sierpień, wrzesień, że może być wydarzenie jakieś tak, które jakby dla jednych będzie pierwszym zwątpieniem, tak? Oni mogą się przestraszyć czy coś i oni mogą zwątpić, tak? Ktoś, nie wiem, spojrzy, będzie widział Betelgezę, to on zwątpił, o Boże, może cywilizacja upadnie, a dla innych będzie zawierzenie. On zobaczy, wow, coś się dzieje, że on poczuje ten śpiew, jakby, rozumiecie? Poczuje ten śpiew i myśli, wow, że to musi być związane z Panem Jezusem, jakby, nie? Z ponownym przyjściem Pana Jezusa, że to jest taki znak na niebie widzialny. I on wtedy, ten, tak, i on wtedy właśnie poczuje, jakby naturalnie, jakby zawierzy się Panu Bogu, jakby, tak? Chodzi o to, że jakby dla niego to będzie zawierzenie, tak? A zaufa Panu Bogu, a inny będzie miał zwątpienie, tak? To jest właśnie ważne, tak? Że dla jednego może być zwątpienie, a dla innego zawierzenie, tak? A komu uwierzycie i komu zaufacie, to już sami sobie drogę tkacie. To tak wierszem właśnie, tak w tych natchnieniach często tak wierszem to przychodzi. Tutaj jest takie właśnie, że o, jak zawierzyli twórcy tej łodzi Tytan, czy zawierzyli twórcy Tytanika, tak, to wtedy właśnie takie zdarzenia miały miejsce, tak, komu zawierzycie, tak, a jak zawierzycie Panu Bogu, no to Pan Bóg jakby odkupił wasze grzechy, tak? A przygniecie was ciężar grzechów. No to gdzie chcecie się ratować, jakby, tak? Jakby pycha? Pycha, czy jakbyście wiedzieli, że coś was zgniecie, coś was, przygniecie was ciężar grzechów, to raczej jest tylko jedno imię
do zbawienia, tak? Jezus Chrystus, jakby tak, żeby się uratować, jakby tak, przed ciężarem grzechów, nie? No, wiem, że taka ciężka ta ewangelizacja przeze mnie, ale no, tak jak potrafię, to tak czynię. No i tyle. Więc macie, a komu uwierzycie i komu zaufacie, to już sami sobie drogę tkacie. I następnie tu jeszcze mamy, skoro będzie pierwsze, to czy będzie drugie ostrzeżenie? Będzie oddzielenie, jak nadejdzie świecenie. Będzie oddzielenie, jak nadejdzie świecenie. Czyli rozumiem, że świecenie będzie takim punktem ostatecznej decyzji. Tak mi się wydaje teraz, jak to czytam pierwszy raz, tak pomyślałem. Dla jednych to będzie zbawienie, a dla innych zwątpienie. O, zwróć uwagę, dla jednych to będzie zbawienie, a dla innych zwątpienie. Dla innych to będzie już trzecie ostrzeżenie. Ostatnie ostrzeżenie? Tak? Dla innych to będzie jeszcze trzecie ostrzeżenie. Czyli to samo wydarzenie może być zwątpieniem, dla innych może być zbawieniem, a dla innych może być trzecim ostrzeżeniem. Nie? Czyli może być tak, że jakby to się, jakby grono, jakby miało się tak rozbić, jakby to będzie taki punkt jakby rozbicia i teraz część pójdzie, to będzie że na zatracenie. Część jakby jeszcze ma szansę, bo to będzie trzecie ostrzeżenie, więc to będzie ostatnia szansa na nawrócenie od tego momentu. A część będzie miała ten śpiew aniołów, ten śpiew dobry dla Pana, jakby dla Pana Boga, miły Panu Bogu. Ale ja tam pamiętam, widziałem bardzo dużo ludzi, którzy nie byli znani. Wiecie, było bardzo mało YouTuberów, bardzo mało. A właśnie było bardzo dużo właśnie, czy właśnie jakaś sprzątaczka, czy jakiś nieznany polityk, albo czy, różnie tam, czy tu jakiś, po prostu różni ludzie. To było niesamowite, ale widziałem dużo ludzi i dość dużo, bym powiedział, też było jakby z takiego ramienia, nie wiem, czy pomocy społecznej, czy z takich dziedzin właśnie nie technicznych, tylko tylko takich właśnie związanych z człowiekiem, czy nauczycieli, czy jakichś pielęgniarek, czy gdzieś pomocowych. To widziałem, że to nie to, że wszyscy teraz pracownicy socjalni i lekarze i wszyscy są super ludźmi, ale chodzi o to, że z tych zawodów było troszkę więcej niż na przykład właśnie z tych technicznych zawodów, ale też widziałem wykształconych, bardzo mądrych ludzi, którzy też byli bardzo blisko Pana Boga i była ta pieśń jakby, no. Tak to było pokazane w tej mikrosekundzie, w tym poczuciu z wielkim świeceniem i w tym śnie właśnie z tą pieśnią jakby, nie? Ale też było właśnie dużo takich właśnie sprzątaczek, takich ludzi właśnie, gdzieś jakiś rolnik, czy to było niesamowite właśnie, nikt go nie zna w ogóle, czy jakiś w ogóle samotny rolnik, nie? I on tam w ogóle tak blisko Pana Boga, o kurczę, nie? Że aż to ma nie ten, nie? Tak aż, tak człowiek się godzi, tak, nie, no nie wytłumaczę, tak, po prostu no takie, ja tak wszystko przeżywam, tak staram się tłumaczyć, właśnie ja myślę, że te poczucia właśnie, one tak dobrze wychodzą właśnie, że tak właśnie to, tak czuję to jakby, nie? I ten, nie? Dobra, idźmy dalej. Może już na tym będziemy kończyć, tylko zróbmy jeszcze ostatnie. O, tu jeszcze jest takie poczucie, zwróćcie uwagę, 2 kwietnia, 2 kwietnia, w rozmowie chyba z Pawłem. Paweł mi tak gdzieś tam z nienacka zadał pytanie, co wyjdzie z głębin? Co wyjdzie z głębin? Skojarzenie. Atlantyk. Głęboki Atlantyk. Góra wody. Wielki brzuch. Ale chyba bez śladu tam jakiejś komety, czy śladu czegoś, czy czegokolwiek. To chyba idzie z głębin. To nie La Palma raczej. To głębiej w Atlantyk. Uskoki na dnie? Nie wiem, dziwne. I to jest, słuchajcie, to jest niesamowite. Znalazłem to właśnie ten, bo to mi podpasowało do tego Tytana. Góra wody, jakby, tak? Głęboki Atlantyk, nie? La Palma, która jest blisko wybrzeży Afryki. Może spójrzmy jeszcze raz na tą mapkę. Gdzie ona jest? O, tutaj jest, nie? La Palma, ona jest gdzieś tutaj, przy Kanaryjskich, tak? A tu jest głęboki Atlantyk, tak? Góra wody, czyli bardzo głęboko, tak? Czy jak ktoś jest głęboko, to góra wody, nie? Ten. Tylko tutaj, żeby nie przekłamać. Jak Paweł się mnie pytał, ja to czułem. Co wyjdzie z wody, to ja czułem, że nie ma uderzenia komety, nie ma czegoś takiego. To jest takie poczucie, bo on mi zadał takie pytanie, ja tak coś poczułem, tak coś zobaczyłem, taki błysk.
I widziałem taką górę wody, taki wielki brzuch wody, tam jakby nie wiem, jak w tych przepowiedniach, tam czy Klimuszki, czy Ilmajera, tak? Że jest taka wielka góra wody, ale nie widzę, że to jest od wybuchu asteroidy, czy od czegoś takiego, nie? I że na Atlantyku, tak? To się dzieje, tak? I czy z tego będzie tsunami, czy coś, to nie wiem, bo ja widziałem tylko ten początek, jakby, że to podnosi ta woda, jakby, że góra wody. Ale jednocześnie to idealnie też pasuje. Bo to może być jakaś dalsza przyszłość, tak? A to jednocześnie idealnie pasuje właśnie do tego osławionego Tytana, tak? Że góra wody była nad nim, głęboki Atlantyk, właśnie bardzo głęboko, i tam obok Tytanika spoczął Tytan, nie? Że to też jakby ten SMS jakby z kwietnia też jakoś to powiedzmy przepowiadał, jakby, tak? I większość tych, zauważcie, większość jest z kwietnia. Tak, wizja z kwietnia, sen z kwietnia, poczucie z kwietnia, wielkie świecenie z kwietnia, i tam pada te 2 miesiące, 4 miesiące, tak? I 2 miesiące, i widzimy ten, tak? Że też te przesunięcie, to wtedy w kwietniu był chyba właśnie ten remake filmu Titanic, a z kolei 2 miesiące później prawdziwy Tytan obok Titanica spoczął, i ten. Dobra, chyba się nagadałem. Przepraszam, bo może troszkę za długo. To mówię, to taka audycja, ja bez przygotowania, tylko żeby wam przekazać te wszystkie poczucia, wiadomości, te niesamowite zbiegi okoliczności. Może na sam koniec przytoczę jedną pozytywną, taką ciekawą rzecz. To jest historia właśnie z Titanica, że była pielęgniarka, która brała udział właśnie i w katastrofie Titanica. I chyba, może nie Karpati, tylko tam jeszcze jakiś inny liniowiec gdzieś tam zatonął, a Lusitania, tak? I jeszcze jakiś trzeci. I ona wszystkie te trzy katastrofy przeżyła. To było niesamowite. Nawet na Titaniku chyba ona się cofnęła lub się nie cofnęła po szczoteczkę do zębów, bo jej chyba po Titaniku, jak na Titaniku właśnie przeżyła, to brakowało jej szczoteczki do zębów, i jak była następna katastrofa chyba Lusitanii, to ona wtedy się cofnęła chyba po tą szczoteczkę i tak przeżyła. To jest niesamowite. To była gorliwa chrześcijanka i ona przeżyła i Titanika, i Lusitanię, i jeszcze trzeciego parowca, i nigdy nie zwątpiła w Pana Boga, i to taka niesamowita rzecz, jakby, nie, że zamiast iść w tą pychę czy coś tam, to ta pielęgniarka w ogóle, ona tam bardzo długo, na przykład na Titaniku, zamiast wsiadać, uciekać, to ona bardzo dużo pomagała ludziom, pomagała ich ratować, jakby, tak, czyli taką małe grono tych ludzi gdzieś starała się uratować, i udawało jej się uratować. Ale też jak ona się cofnęła podczas następnej katastrofy, się cofnęła po tą szczoteczkę do zębów, to potem już nie zdążyła do łodzi ratunkowej. A wiecie, no, szczoteczka do zębów, no to po prostu jest jakiś kawałek materii, jakaś materia, tak? Nie duch, tylko materia, nie? Czyli może no, jakiś kawałek tam, każdy z nas jakby pracuje nad grzechami, tak? I nawet jak ktoś mało grzeszy, to gdzieś jednak jest tym grzesznym człowiekiem, i wszystko można jakby dalej oczyszczać. No to ona jakby jeszcze tą szczoteczkę miała do oczyszczenia, to cofnęła się po tą szczoteczkę, ale to jak już wróciła na pokład, to już nie było tej łodzi ratunkowej, to musiała wskoczyć do wody. Jak wskoczyła, to statek się przewrócił, uderzył ją w głowę, ale miała ogromny kok na głowie, więc takie uderzył, że walnął ją gdzieś tam pod wodę, ale przytomności nie straciła, bo te grube, gęste włosy w tym koku ją uratowały przed tym uderzeniem. Ale to było takie ostrzeżenie od Pana Boga, bym powiedział, że lepiej zostaw szczoteczkę, zostaw. Jakby, że lepiej jakby czy palca odciąć, czy całą rękę odciąć, tak, żeby się człowiek jakby, nie wiem, no, powiedzmy taki niepełny uratował się do raju, niż poprzez ten grzech jakby miał być stracony, jakby, tak? Ja to tak jakby do Pisma Świętego jakby przypasowuję, że to jest właśnie ta historia z Biblii, że czyli lepiej zostaw szczoteczkę, tak, albo lepiej zostaw te ręce czy członki, które miałyby prowadzić do grzechu, niż miałyby cię ostatecznie zatracić, jakby, tak? Więc o tym trzeba pamiętać, że nasze życie to krótki czas jest, i ponieważ jest krótki czas, to jeszcze jest mniej czasu na decyzję, nie? I tyle. Dobra, starczy. Podsumuję tylko w jednym zdaniu i kończymy. Dzięki za uwagę. I zwróćcie tylko uwagę właśnie na liczbę nawarstwień tych właśnie zbiegów okoliczności, czyli powieść Tytan, identyczna jak historia Titanica. Po 7 latach pierwsza katastrofa statku linii White Star,
jak biała gwiazda, jak wielkie świecenie. Po kolejnych 7 latach katastrofa Titanica. Potem z kolei, poczekajcie, 1900, to mniej więcej po 70 latach, lekko po ponad 70 latach, w 1985 roku odkrycie wraku Titanica na głębokości 3800. Potem powstanie filmu Titanic w 97 z DiCaprio. Potem remake Titanica. Potem w roku, gdzie jest remake Titanica, następuje remake Tytana, czyli tylko w tym momencie już jakby łódź Pychy idzie na dno i w końcu jest zmiażdżona tym grzechem Pychy. Jest to bardzo przykre, ale no, w sensie ja to tak interpretuję jakby, tak, że gdzieś ta pycha spowodowała, że ludzie przesadnie zaufali technologii i zostali zmiażdżeni właśnie tym ciężarem tych grzechów. I też te sny właśnie z tym wielkim świeceniem, z tym Titanikiem odciśniętym, z tym, że za 2 miesiące, a potem za 4, no i od kwietnia mija 2 miesiące, od połowy kwietnia do połowy czerwca, właśnie 18 czerwca chyba, jeśli dobrze pamiętam, to właśnie zaginął ten Tytan, tak? I teraz w czwartek, tydzień temu, został te szczątki odnalezione. I teraz znowu czekamy 2 miesiące do kwietnia. No, jest tyle tych rzeczy, które się nakładają, że to jest. Dla mnie to nie może być przypadek, nie? Ja w tym po prostu postrzegam znaki czasu. Napiszcie w komentarzach, jak wy to postrzegacie. I jeszcze raz przepraszam za moją nieumiejętność mówienia, ale jest jak jest. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się z Panem Bogiem i mam nadzieję, że Wielkie Świecenie to jest preludium powrotu Pana Jezusa Chrystusa na ziemię. Dziękuję, pozdrawiam, z Panem Bogiem. I w tym jest jakby ratunek, nie? Dobra, może skończę już te kazania, prawienia i to wszystko. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Jak dam radę, to jeszcze zrobię jedną audycję, ale pewnie już nie dam rady, bo po 12 to trzeba się zbierać na mecz. Mecz tysiąclecia, tak mi się skojarzyło. Dobra, trzymajcie się, z Panem Bogiem, cześć. Drogi widzu, jeśli podczas słuchania tego materiału poczujesz, że ta cała praca ma sens i znajdzie cię natchnienie, by odwdzięczyć się, pod każdym filmem znajdują się namiary do przelewu. Wszystkim dotychczasowym darczyńcom bardzo dziękuję. Każda kwota jest na wagę złota. Wszystkie znajdujące się tutaj wizje i poczucia są darmowe, a każdy datek jest wolną wolą każdego z Was. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, z Panem Bogiem, hej!